Sąd jest w powszechnej opinii ludzi tego świata jeden na końcu świata jako tak zwany sąd ostateczny. Natomiast to jest całkowicie dalekie od tego, czego uczy nas Słowo Boże, Biblia, bo jest co najmniej kilka wydarzeń, które możemy określić mianem sąd. Ja kojarzę takich pięć różnych sądów i pierwszym z tych sądów jest sąd, który mamy opisany w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 30 werset. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. To jest sąd, który Pan Jezus Chrystus poniósł za każdego wierzącego Mu człowieka. Każdego, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu jedynemu Zbawicielowi, każdemu, kto uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za usprawiedliwienie, jak to było w przypadku Abrahama, Pan Jezus tutaj poniósł sąd i raz na zawsze w miejsce wierzącego stał się grzechem, stał się potępiony zamiast grzesznika, oddalony od Boga. A my z kolei na podstawie tego sądu dokonanego na Panu Jezusie dostaliśmy usprawiedliwienie, staliśmy się święci, sprawiedliwi w oczach Bożych i staliśmy się dziećmi Bożymi na podstawie tego, że Pan Jezus za nas umarł. Drugi rodzaj sądu, który możemy sobie wziąć pod uwagę, to jest ten, który czytamy o nim w pierwszym liście do Koryntian. I to jest też bardzo niezrozumiała w świecie religijnym sprawa, dlatego że jest ten sąd całkowicie przez ludzi pomijany. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. I to jest sąd, który jest powiązany z doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, że wszystkie moje grzechy są przebaczone, ja mogę w wolności oceniać swoje postępowanie w świetle Bożym, wiedząc, że Pan Jezus wszystkie moje grzechy wziął na siebie. Mogę oceniać swoje, osądzać swoje codzienne postępowanie i grzech mieszkający w moim ciele osądzić, ocenić. I tutaj mamy wyraźnie od 26 wersetu. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie, lub zwiastujecie. To jest akurat grecka forma, która może być tłumaczona zarówno jako zwiastujcie, albo jako zwiastujecie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, albo ocenia, albo osądza sam siebie. I tak niech je z tego chleba i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije.
Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz z światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. I tutaj wyraźnie widzimy, że wierzący ma sam siebie oceniać. Ma jeść z kielicha, jeść z chleba, przepraszam, i pić z kielicha. Ma z tej pamiątki korzystać, bo niezależnie od tego, czy się prawidłowo ocenił, czy nie, bo to jest niezależna rzecz. Można by porównać tą naszą wieczerzę pańską do tych dwóch trąb, które były w Starym Testamencie. Gdy trąbiono na jednej, to oznaczało to, żeby właśnie obóz mógł wyruszyć. Albo gdy trąbiono drugi sposób, to zgromadzenie się gromadziło w jedno miejsce. Więc dzisiaj tak samo, gdy łamiemy chleb, to przypomina nam Pan Jezus przez to wydarzenie, że mamy tą śmierć opowiadać. I to jest niezależne od tego, czy ja jako łamiący chleb, czy pijący z kielicha załatwiłem wszystkie sprawy. Oczywiście byłoby idealnie, gdy idziesz, pojednaj się z przeciwnikiem, zanim złożysz ofiarę i to by było lepiej. Natomiast nawet jeśli tego nie zrobiłem, to tu jest powiedziane, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niezależnie od tego, co wyszło z tego doświadczenia, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Prawidłowe doświadczenie jest takie, jestem grzesznikiem, nie mam prawa w żaden sposób zbliżać się do Boga na podstawie własnej sprawiedliwości, a jedynie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa jestem tutaj i łamię chleb i piję z kielicha. To jest jedyna podstawa. Ale jeżeli w pysze, mimo to łamię chleb i piję z kielicha i nie osądzam siebie, nie podejmuję tego wysiłku, który tu jest opisany, jeżeli nie oceniam swojego zeszłego dnia, zeszłego tygodnia, zeszłego miesiąca, zeszłego roku, przyszłego tygodnia, jaki planuję, bo być może jakiś grzech planuję popełnić i już wiem, że go popełnię i nic mnie nie powstrzyma przed popełnieniem tego grzechu w mojej opinii, i nie osądzam tego, to jest tutaj karcenie pańskie, 30 werset. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Nie ma bardziej niebezpiecznego miejsca na ziemi dla człowieka nie osądzającego siebie, niż właśnie obecność Boża. Pan Jezus jest osobiście obecny na każdym zgromadzeniu, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Jeżeli my w obecność Bożą wchodzimy, nie oceniwszy, nie osądziwszy własnych grzechów, nie potępiwszy ich, to jesteśmy w wyjątkowo groźnym położeniu. Ananiasz i Safira dostali jeden z łagodniejszych wyroków, bo dla wierzącego być z Panem jest daleko lepiej. Od razu zostali przeniesieni z życia, w którym skłamali Duchowi Świętemu, do obecności Bożej za to, że zachowali się niewłaściwie. Ale tutaj jest gorsza rzecz niż śmierć. Żyć w chorobie pochodzącej z tego, że nie osądzam swoich grzechów, bo nie każda choroba pochodzi z grzechów. Wiemy to ze Słowa Bożego. Są choroby, które wynikają z czterech różnych powodów doświadczenia Boże. Dlaczego jest taki bardzo dobry wykład Maxa Biletera? Myślę, że jeśli ktoś chciałby to rozszerzyć sobie, to warto, żeby znalazł. Jest na stronie ted24.pl i tam można tego wykładu odsłuchać. Bardzo dobry wykład. Jednym z czterech powodów jest właśnie to, że Pan osądza tego, kto sam zaniechał osądzenia siebie. I w takim nastawieniu nieosądzonego swojego życia przystępuje do świętych rzeczy i
Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych. W przypadku wierzącego jest to gorsza rzecz niż śmierć, choć oczywiście jest to wychowywanie i osądzanie powinno być dokonywane przez nas, bo 31 werset mówi, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy takiej ocenie. Nie podlegalibyśmy temu sądowi. Nie podlegalibyśmy takiemu właśnie osądowi przez Pana. Ale 32 mówi, gdy zaś jesteśmy osądzani przez Pana, gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że się o nas troszczy. Znaczy, że się o nas tutaj dba, żebyśmy byli wychowani w właściwy sposób, abyśmy ze światem nie zostali potępieni. Niestety Laodycea, chrześcijański zbór czasów końca, jest potępiony przez wiele rzeczy. Oni myślą, że jestem bogaty, wzbogaciłem się. Ewidentnie słychać w tej wymowie tego towarzystwa, które wyparło Pana Jezusa ze środka, że oni się bardzo dobrze czują i bardzo dobrze się samooceniają. Jest to właśnie brak osądzania samych siebie i przychodzi tam zapowiedź Pana, że jeśli nie będą gotowi samo ocenić tego, samo osądzić tego, to Pan ich wypluje z ust swoich. Jest to bardzo poważna kwestia. Potępienie razem ze światem. Świadectwo Boże, że wy się niczym nie różnicie od świata. Jesteście tak samo jak 5 panien głupich i 5 panien mądrych, jak śpicie wasze. Wyglądacie tak samo. Nie ma różnicy. Nie widać, że macie życie w sobie. To jest właśnie, abyście ze światem nie byli potępieni, nie zostali potępieni. I to jest właśnie wyraźnie drugi rodzaj sądu. Trzeci rodzaj sądu znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian. Na przykład 3 rozdział, 10 werset. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Czyli mamy odpowiedzialność, mamy budować się nawzajem, mamy budować braci, siostry i mamy się budować nawzajem w oparciu o najświętszą wiarę naszą, jak to mówi Juda. I fundament jest. Pan Jezus Chrystus jest tym fundamentem. I na tym fundamencie mamy wznosić. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak jak powiedziałem, nie ma innej opoki. Nie znam żadnej. Tylko Pan Jezus jest opoką. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, w dniu, w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jest wyraźnie powiedziane, że jak staniemy przed Panem jako wierzący, to każdy otrzyma pochwałę od Boga. Taką lub inną. Ale pochwałę. Pan Jezus coś znajdzie, żeby każdego, nawet najsłabszego wierzącego, pochwalić. Ludzie by go potępili. Ludzie by go być może negatywnie ocenili. Albo wysoko. Ale Pan Jezus patrzy na motywację i na wykonanie tych motywacji zgodnie z tym, co on danej duszy zlecił. Czy jest wierność zachowana wobec Pana? Czy jest wykonanie według tego, co Pan Jezus złożył do czyjejś duszy? I tutaj widzimy, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Otrzyma nagrodę. Jeśli to, co budowałeś, czyniłeś w zgodzie z tym, co Pan ci zlecił i wiesz, że to jest polecenie Boże dla ciebie, to wtedy dostaniesz za to zapłatę.
Ale jeżeli coś robiłeś samowolnie albo niezgodnie z tym, co Pan ci zlecił, nie tak jak Pan ci zlecił, być może zleciłeś sobie to sam, być może zlecił to ci jakiś człowiek, być może kultura ci to narzuciła, to to wszystko spłonie, to jest nieistotne. Tylko zostaną rzeczy, które Pan zlecił i wykonałeś w konsultacji z Panem Jezusem, zgodnie z tym, co On od ciebie oczekiwał. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, tę szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Widać, że to te dzieła spłoną, te zabawki spłoną, które sobie człowiek uczynił, bo czyż to nie jest właściwe słowo, zabawka na rzecz, którą się człowiek bawił zamiast wykonywać rzeczy pożyteczne? Do Tesaloniczan Paweł mówi, że się niepotrzebnymi rzeczami bawią. Co to jest niepotrzebna rzecz? To jest każda rzecz, której Pan nie nakazał. To są rzeczy niepotrzebne. Potrzebne są te rzeczy, które Pan nakazał. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I kiedy się ten sąd odbędzie? W powietrzu. Mamy to opisane w pierwszym liście do Tesaloniczan. To się stanie w momencie pochwycenia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. I tutaj jest powiedziane od 14 wersetu. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. I wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I Jana, 14 rozdział. Jana, 14 rozdział. Pierwsze 3 wersety. Pan Jezus mówi tutaj obietnicę, która zapowiada wzięcie wierzących do domu Ojca. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I w czasie tego spotkania, bezpośrednio po nim, będzie ten właśnie sąd, właśnie na którym Pan Jezus oceni życie wierzących i każdy otrzyma pochwałę od Boga. I to jest taki sąd, gdzie dowiemy się, każdy z nas sam na sam z Panem i każdy z nas otrzyma tutaj jednoznaczne wskazówki, takie jak są w szkole, na przykład stopnie na połowę półrocza czy na połowę po 3 miesiącach. Takie częściowe wyniki, to tutaj ta klasa, która się nazywa dla wierzącego kilkadziesiąt lat w ciele po zbawieniu, zanim przejdę do chwały, to czy te rzeczy, które miałem się w tej szkole Bożej nauczyć przez tą krótką chwilę, czy ja dobrze załapałem to, czy to dobrze jest wysterowane. I wtedy nasz wielki nauczyciel każdemu pochwałę da za to, co było ok, co było dobre, co było prawidłowe, co było godne pochwały, miłe, chwalebne, a to, co było do przemilczenia, nie zostanie wymienione. Bardzo ciekawa ocena, dlatego że jest to porównane do różnych koron, które dostaniemy i które po prostu są takimi nagrodami za te rzeczy, które robimy w zgodzie z Panem Jezusem. 4 z kolei sąd, który ja identyfikuję, to jest 25 rozdział Mateusza. Nazywamy to sądem narodów. I tutaj jest Mateusza, 25 rozdział.
Jest to 7 lat później niż pochwycenie, 7 lat później niż ten sąd, który będzie dotyczył właśnie wierzących, na którym każdy wierzący otrzyma pochwałę od Boga. Będzie to 7 lat po pochwyceniu, czyli na koniec wielkiego ucisku, po zakończeniu wielkiego ucisku, gdy Pan Jezus już przyjdzie osobiście na ziemię razem z wierzącymi i gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy na tronie swej chwały zasiądzie i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, przepraszam, jeden raz było, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Kto to są ci najmniejsi? Najmniejsi to są Żydzi, którzy w czasie 7-letniego wielkiego ucisku nie będą chcieli współpracować z człowiekiem grzechu i przez to będą odcięci od środków żywnościowych, od różnej infrastruktury, czy to społecznej, czy innej, dlatego że nie będą mieli, nie przyjmą znamienia i człowiek grzechu będzie ich ścigał za to, że nie chcą mu oddać pokłonu. Ci właśnie będą mieli zakaz ani kupować, ani sprzedawać, nie będą mogli. Czasami, jak wyobrażamy sobie tę przyszłą sytuację, to jest to tak, że my sobie myślimy najczęściej, że to będzie człowiek grzechu przydawał znamie i że będą jego siepacze tego pilnować. Ale kryzys koronawirusowy pokazał, że w społeczeństwie mamy nie tylko czynniki oficjalne, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych były takie doniesienia, że kto czegoś tam, czy to dochował, czy nie dochował, nie będzie obsługiwany. I to było zarówno z dwóch stron, bo była sytuacja, gdzie na przykład słyszałem, że jakiś tam dyrektor szkoły powiedział, że ci, którzy się zaszczepili, nie będą mogli pracować jako nauczyciele, bo był akurat zwolennikiem tego podejścia. Z drugiej strony były dokładnie takie same sytuacje, że ci, którzy się nie zaszczepili, nie wejdą tu lub tam. I podobnie tutaj zwolennicy kochający antychrysta będą zabraniać handlować żywnością z tymi, którzy nie chcą popierać rządu antychrysta. Będzie to taki ruch odgórny, ale też oddolny tych ludzi, którzy całym sercem pójdą za człowiekiem grzechu. I właśnie tutaj jest to, że to będą wręcz
dla Pana Jezusa tutaj takim punktem. Nie nakarmiliście moich biednych, najmniejszych braci, którzy nie chcieli się ugiąć, nie chcieli przyjąć znamienia. I mamy tutaj 12 rozdział objawienia, też opisujący tę sytuację z drugiej perspektywy. Jest tutaj widziane to w tej kobiecie, która jest właśnie obrazem Izraela w czasie wielkiego ucisku. I tutaj mamy 12 rozdział objawienia, 14 werset. Tak, tutaj okolice 14 wersetu. Generalnie warto przeczytać sobie cały, ale jest, o, może 6. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Więc widzimy tutaj niewiastę, która właśnie symbolizuje Izrael. O tym, że to jest symbol Izraela, wiemy ze Starego Testamentu, gdy na przykład Józef miał sen, w którym jednoznacznie 12 gwiazd było związane z braćmi, a z kolei słońce i księżyc z matką i ojcem Józefa. Tak zinterpretował to jego ojciec Jakub. I tutaj widzimy jednoznacznie, że celem Bożym było to, żeby jednak tym ludziom ludzie dobrej woli żywności dostarczali. I też mamy odniesienia do tego między innymi w Ewangeliach, że będą oni w cudowny sposób karmieni i zanim obejdą wszystkie miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Generalnie to, jak ludzie będą się odnosić do tych najmniejszych braci Pana Jezusa, jest papierkiem lakmusowym, testem, czy mamy tutaj do czynienia z osobą, którą skieruje się na wieczne potępienie razem z diabłem i jego aniołami, czy raczej będzie to osoba, która wejdzie do tysiącletniego królestwa i będzie tam żyć już na odnowionej ziemi. To ten sąd właśnie taką ma tutaj taki punkt rozdziału. Jak się zachowywać będą ludzie w czasie wielkiego ucisku wobec żydowskiej resztki, wobec żydowskich oportunistów, którzy nie chcą przyjąć znamienia, nie chcą współpracować z człowiekiem grzechu, nie chcą brać udziału w czczeniu zwierzęcia. I to jest czwarty sąd. I 1000 lat później, już poza ziemią, gdy ziemia ucieknie, gdy niebo ucieknie, będzie sąd, który ma najlepsze rozeznanie wśród ludzi, gdzie całkowicie jest to oczywiście pomieszane, ale to właśnie ten sąd, który możemy nazwać sądem ostatecznym, się wtedy odbędzie. To jest objawienie Jana, 20 rozdział, 11 werset. I widziałem wielki biały tron i tego, czyli Pana Jezusa, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia albo pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. Czyli ziemia i niebo uciekną, pierzchną. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Tak, poza ziemią, poza niebem będą stali. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Czyli widzimy, że tu nie jest tak, że ktoś będzie mógł powiedzieć, no ale ja dobry byłem. Nie. Uczynki będą podstawą, ale uczynki nie są nic warte, jeśli nie ma żyjącego Chrystusa w sercu człowieka, który je wykonuje. Więc te uczynki są to uczynki martwe, produkowane przez ludzi ze złych motywacji.
często samolubnych, często wykrzywionych, rzadko akceptowalnych. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. A jak wiemy, jeśli ktoś już złamie Słowo Boże w jednym punkcie, jest winny wszystkiemu, bo tak mówi między innymi Jakub. W liście Jakuba, 2:10, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon albo całe prawo, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. Wszystkiego. Czyli jeżeli ktoś ma jeden grzech i na ten sąd trafi z tylko jednym grzechem, choć wiemy, że to jest tylko takie teoretyczne, bo jeśli człowiek miałby tylko jeden grzech na godzinę, to już by był całkiem porządnym człowiekiem, a taki, który miałby tylko jeden grzech przez całe życie, byłby święty i zrobiłby tylko jeden grzech przez całe życie, to i tak na tym sądzie, który tutaj jest w naszej Biblii brytyjskiej, śród tytułem opatrzony sąd ostateczny. Natomiast Słowo Boże go tak nie nazywa. Słowo Boże nazywa go sądem, który ma określenie coraz bliższe temu, żeby powiedzieć biały tron, tak? Czyli sąd białego tronu. I tutaj widzimy, że ci ludzie trafią do jeziora ognistego, podobnie jak ci, którzy 1000 lat wcześniej trafili w ogień wieczny do przygotowany dla diabła i jego aniołów. Swoją drogą to określenie ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów jednoznacznie pokazuje, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, bo piekło zgotował dla diabła i jego aniołów. Ci ludzie, którzy się tam znajdą, znajdą się wbrew Bożemu życzeniu. Jest to właśnie tak przykre miejsce, że Bóg w ogóle nie przewidział go dla żadnego człowieka. Dla każdego człowieka Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę, aby każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, mógł być zbawiony. Jest niestety tak, że niektórzy nie chcą przyjąć tej dobrowolnej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, odrzucają ją i decydują się na to, żeby trafić do jeziora ognistego. Tutaj 14 werset mówi, śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste to śmierć druga, lub jakbyśmy dzisiaj powiedzieli nowocześnie, śmierć 2.0. Takie określenie tutaj pada. I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Żaden wierzący w Pana Jezusa nie trafi na ten sąd. Aby kogoś skazać, trzeba go najpierw osądzić. Aby kogoś osądzić, musi trafić na sąd. Jak powiedziałem na początku, nasz sąd Pan Jezus poniósł na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. Jeśli wierzymy w Pana Jezusa, to każdy, kto uwierzył Bogu, ma tą wiarę poczytaną ku usprawiedliwieniu. Ale mamy właśnie w Ewangelii Jana 3:18 wyraźnie powiedziane, 17 przeczytam, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czyli to, co powiedziałem, diabłu i aniołowi, aniołom jego zostało przygotowane jezioro ognia i siarki, ogień wieczny. Natomiast niektórzy ludzie się tam znajdą i są tam iście nieludzkie warunki. I kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Czyli kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony. W ogóle nie będzie sądzony tym sądem ostatecznym. Nie trafi na tego typu osąd, bo już Pan Jezus cały osąd wziął na siebie. Jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to Pan Jezus twoje wszystkie grzechy wziął na siebie i został osądzony zamiast ciebie. Jeśli chcesz ze swoimi grzechami iść przez życie, bo nie uwierzyłeś Panu Jezusowi, to ze swoimi grzechami trafisz na sąd białego tronu
I wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego czym prędzej uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I także 5 rozdział Jana, 24 werset. Zaprawdę, tutaj Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, czyli wierzy Bogu, tak jak uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Czyli ten sąd Białego Tronu jest nie aktualny dla kogoś, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, nie stanie na sądzie Białego Tronu. Natomiast jako wierzący będzie dalej miał w perspektywie ten sąd, który będzie na powietrzu, czyli gdy spotkamy się z Panem Jezusem w czasie pochwycenia, chwilę później będzie sąd właśnie oparty na tym dziele, które dla Pana Jezusa wykonywaliśmy w konsultacji z Nim. I też wtedy każdy wierzący otrzyma pochwałę od Boga, taką lub inną. Lub szkodę poniesie w niektórych sprawach, których myślał, że o, za to dostanę nagrodę, a tu niestety nie jest to coś, za co będziesz pochwalony, tylko za coś innego. Więc warto zawsze zadać sobie pytanie, czy ja będę za to pochwalony przez Pana Jezusa? Czy dostanę za to koronę? Są 4 rodzaje koron w Słowie Bożym, przynajmniej 4, więc można każdą z nich albo traktować bardziej dosłownie jako pewnego rodzaju wieniec, albo jako symbol właśnie tejże nagrody. Każdy otrzyma nagrodę od Boga. I wyraźnie mamy również sąd, który mamy sobie sami sprawować nad sobą samym, czyli mam siebie samego osądzać, oceniając się, jak ja sprawuję się przez cały czas, to też u wierzącego zostaje w codziennym kroczeniu przez ten świat. I tutaj widzimy jednoznacznie, że popularne opinie rozpropagowane wokół nas mają się w żaden sposób do tego, co uczy nas Słowo Boże. Więc kończąc, wezwę jeszcze raz tych, którzy nie są pewni, że gdyby dzisiaj umarli, to poszliby do nieba, na które nie zasłużyli. To jeżeli nie jesteś pewny, że jesteś zbawiony, to idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Tylko Pan Jezus w Twoje miejsce wziął wszystkie Twoje grzechy, jeśli w Niego uwierzysz. I wtedy na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa nie musisz stanąć na sądzie Białego Tronu. Tak wciąż miłuje i omył swoje grzechy od grzechów nas i królewskim rodem i kapłanami on. Cheers.
Tyś, Panie, śmierć zwyciężył sam, zbawienie, życie dałeś nam. Tak jak o Bóg Zbawiciel, co najmniej.
tak radośnie w sercu brzmi, szczytem dla nas tu błogości. Czyś mógł dać nam coś wyższego, może miłość większą być? Czyż nie mamy życia swego, Tobie całego? Cześć i sławę Ci wznosimy, hołd i dzięki w każdy czas. Godniej tam Cię uwielbimy w chwale wiecznej. Wywyższony Panie nasz, dziś niebianie sławią Ciebie, kiedyś Tobie wszyscy wraz tu się skłonią, tak jak w niebie. Od nas hołd godzie nas wziąć, bo w śmierć za nas się złożyłaś i przez krew swą nas nabyłeś. Wieczne dzięki Tobie bądź. Czci najwyższej przedmiot sam, sławą jesteś uwieńczony. Już Cię widzieć chcemy tam, cel to przez nas upragniony. A gdy po skończeniu dni uwielbieni tam staniemy, odzwierciedlać my będziemy, Panie, tylko chwałę Twą. Kornie wysławiamy Panie.
naszymi kapłanami, myśmy już po wieczny czas. Cześć i dzięki Ci, Wybawco, że sto grzechem dla nas się, że w cierpieniach wykonałeś ku czci Bożej dzieło swe. Miłosierdzie go wyjawiłeś i majestat w pełnej czci, że w ofierze się złożyłeś, bądź baranku usławion Ty. Zwróć myśli serca, Panie, przez Ducha łaską swą, na lęk Twój i cierpienie zwróć na ofiarę Twą. Gdy Ciebie oskarżano i plwano Tobie w twarz, szydzono, biczowano, Tyś milczał, Panie nasz. I Bóg opuścił Ciebie, chciał przy nas bowiem stać. Złożyłeś śmierci siebie, by nam z niej wolność dać. Baranku, przyjmij chwałę, żeś niósł nasz ciężar win. Łaskawość okazałeś i swej miłości czyn. O, dzięki Jezu, dzięki Ci, nas włosce swe spotkałeś. Poniosłeś nasze winy Ty i pokój swój nam dałeś. Nas z Bogiem świętą zjednałeś krwią, na wieczną własność nabyłeś swą. Synostwem obdarzyłeś, przed wieki już wybraniśmy ku Twojej łaski chwale. Tobie miłemu daliśmy, Twój Duch w nas mieszka stale. A kiedy się wypełni czas, będziemy ku Twej chwale wraz dziedziczyć z Tobą wszystko. Ty jako głowa członków swych już wkrótce w niebo wprowadzisz oblubienicę Ojcu tam, jak drogą perłą przedstawisz już oczyszczone rzeczy wsze. Z marności uwolnione swej, ku chwale dzieci Bożych. Stworzenie wszelkie wzdycha wszak i czeka z utęsknieniem, by z niego zdjął marności znak.
jak krzywdy bólu męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Biedne cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż do serca się jego rwie krzyk, czemu o zbawcy nie mówił mi nikt? O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. 247. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki znój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twą jej grozi zło. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Panie, Ty kierujesz sam tutaj w każdym położeniu. Wiernie wiedziesz w pocieszeniu ręką, co ratunkiem nam. Panie, Ty kierujesz sam, Panie, Ty kierujesz sam. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Przez ciężki życia bój, przez trud i krzyż. Chodź mi wśród życia dróg, zagładą grozi wróg. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. Już Twoi, Jezu, tutaj z Tobą zjednoczeni, tak Ty znów przypominasz swą pielgrzymkę nam. By hańbę nieśli Twą od świata oddzieleni, aż się w pełni objawisz nam. Aż się w pełni objawisz nam. Słodkie to, że
przyjdziesz, Panie, zabrzmi gromko trąby zew. Blask jutrzenki, serc czekanie zmieni zaraz w dzięki śpiew. Duchy, my wołamy, Jezu, przyjdź nasz Panie, miły sam. Być w Ojczyźnie chcemy razem, by baranka ujrzeć tam. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie, godzienaś jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. W pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i boleś sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość.
miłości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże, i kto wniknie w myśli Twe? Tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twe imię Jezu nie zrównane, pociechy pełne jest i łask. Anioły górnie Cię skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty i w Tobie dopełnialiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas, co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło.
gdy nam odmawiasz czegoś te, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, cześć i wywyższenie, nasz pojedna, co Jezu brzmią. Twoi tak umiłowani zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś za nas w grób, już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony umarłeś za nas winnych, zarżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi przed Tobą sławią.
zbawiony, przez Twą krew wykupiony. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie, cześć i wywyższenie, niech będzie Ci, Panie, na wieki. Wysławiam Cię na ziemię, tu stąpiłeś, szukałeś mnie, od śmierci mnie zwolniłeś, więc widzę życie, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, w ofierze się złożyłeś i życie swe zgubionym poświęciłeś, więc widzę miłość, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś. Mam pojednanie, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, pokojem obdarzyłeś sprawiedliwości sąd mój zakończyłeś, więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, zająłeś miejsce
Twój zabrał się szczęśliwy lud, złączony przy Twym stole tu, zaproszony z Twej miłości. Przez kielich ten i chleba z nóg Twą, Panie, śmierć gusimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. My, Ojcze, Cię uwielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas we wszystkich świętych rzędzie. Ta chwała brzmieć już będzie, tak dziś, jak i po wieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość umie, jeśli nie dzieci Twe? Nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć. Aniołów wielkie mnóstwa te. Aniołów chówy w niebie bez przerwy sławią Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie kupionymi za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi z świata wybrał za dzieci swe, choć w grzechach żyli wrzód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Tego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy w radości wiecznej sławiąc Cię. Panie,
tron zająłeś tam ku Bożej czci. Twą własnością my wciąż nas tam w świątyni zastępujesz Ty. Wieczysta łaska, gdzie taki Pan, jaki dar kosztowny, szczęśliwy stan. Modlitwy przyjmujesz od świętych swych, za nich orędujesz, boś kapłanem ich. Oblicze Twe również zwraca się teraz na Twych wszystkich, którzy sławią Cię. Twa wierna miłość, ofiara Twa, pokój nam przyniosła w tym świecie złym. O, już powstań z tronu, Wybawco nasz, własność weź kupioną, co w nagrodę masz. Ona jest Twą, więc wezwij ją do mieszkania Ojca, wprowadź sobą ją. U Twej prawicy nie spotka nas smutek ani troska, bo wieczny czas. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaska radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami Go i sercem sławmy, On bowiem jeden godzien chwał. Nie brzmi hymn chwały każdej chwili, którą w dobroci swej nam dał. Tyś wielki Boże, naszą mocą w noc ciemną światłem jesteś. A przez cudowne dzieło swoje zbawienie wieczne dałeś nam. My bez nadziei i bez Ciebie uwikłaliśmy w grzechy się. Lecz moc i chytrość wroga zniosłeś i nas wybrałeś sam dla się. Bez przerwy serce oraz język powinny Twój majestat czcić.
zmienia nas i na ramionach mocnych nosisz przedwieczny Boże lud swój wraz. Przezwyciężyłeś, Panie, moc wroga, drwin i trwóg. Zbawienie znaleźliśmy i z nami jest nasz Bóg. Nam pokój wywalczony, nas nie przeraża śmierć, bo dla nas Ty cierpiałaś, zwycięstwa wznosi pieśń. Przykryta nasza wina, złożona jest Twój grób. Tym wiara się pociesza, że nas nie zmoże wróg. Odłączyć nie jest w stanie od Twej miłości nas. Cierpienie bójni, hańba, cześć Ci powieczny czas. Jaka Boga woń przyjemna, wzniosła się z ołtarza wzwyż, gdy baranek w swej miłości swoje ciało dał na krzyż, według woli Ojca swego wielkie dzieło spełnił sam. Przez ofiarę swoją zgodę
i dzięki temu, który wyniósł Cię na tron. Panie, Ciebie otaczamy, Twą śmierć kosztowną ogłaszamy. Zwiastuje Twoją miłość nam. Życie wieczne i zbawienie od wiecznej śmierci uwolnienie przeniosłeś światłość wieczną nas. Ty dałeś za nas tu krew swą na krzyża pniu, wierny Zbawco, dziękuję Ci, niech serca brzmi na wieki wieczne chwała Ci. Boże, któryś jest miłością, wzwyż do Ciebie pieśni mkną, bo to zyskiem i radością jest opiewać dobroć Twą. Z łaski swej Tyś nam otworzył
Po swą oblubienicę.
Żyjesz Ty, zwycięzco mój, któż Twą sławę głosić może? Jezu, nie ma na mnie win, boś me grzechy w grobie złożył. Żyjesz Ty, nie umrę ja, sądem mym śmierć była Twa. Żyjesz Ty, by dla mnie żyć, nie opuścisz mnie na wieki. Mnie nabyłeś, aby skryć w łasce swej miłości wielkiej. Choć podnosi głowę wróg, żyjesz Ty, wybawiasz trwóg. Żyjesz uwieńczony czcią, Tyś niebiosa objął sobą. Ach, tęsknotę ukój mu, abym już był w chwale z Tobą. Gdy oblicze ujrzę Twe, me pragnienia spełnią się. Do Twego stołu zaproszeni, otośćmy, Panie, wokół Cię. I hojne łaski Twej miłości tu oglądamy, śmierci Twej. I teraz Twoją śmierć głosimy, dotknęła Cię za nasze winy, któreś nas zawsze zgładził raz. Swe wszystkie członki, nasza głowa,
bądźmy dziękczynną i radosną serca pieśń. Do Boga w duchu się podnieśmy, co pełen łaskawości ku nam jest. I patrzy, słucha nas miłością swą. Z weselem sławcie, kto czcić może go. Śpiewajmy jemu w serc słabości. Możemy śpiewać słaby tylko hymn. Za dary dane nam w pełności, ojcowską wierność ku nam w życiu tym. Pociechę, co w miłości jego cnej znalazło serce, gdy szukało jej. Śpiewajmy jemu w serc słabości, możemy śpiewać słaby tylko hymn. Za dary dane nam w pełności, ojcowską wierność ku nam w życiu tym. Pociechę, co w miłości jego cnej znalazło serce, gdy szukało jej. Z podziwem wszyscy wysławiajmy, że niewymownie dobrym jest nasz Pan. Z radością kornie powiadajmy, co nam za udział w nim łaskawym dan. Niech w serc pełności wdzięczny śpiew mu brzmi, on godzien od nas nieustannej czci. Sercem i ustami swymi śpiewajmy Bogu, który czyni tak wielkie rzeczy dzieciom swym. Ach, dowody Twej miłości zachętą są nam w obfitości, by Cię wysławiać śpiewem tym. Cierpliwie nosisz nas, odpuszczasz winy wraz, bo się stawia na tronie Twym za nas Twój Syn, kapłanem będąc najwyższym. Dobroć Twoją wywyższamy, dziecięcą wdzięczność w sercu mamy za wielkie dla nas dzieło Twe. Niestrudzony wciąż w litości, pokoju pełna łaskawości, oblicze ku nam zwracasz swe. O chwałę, sławę, czci przyjm od nas wszystkich Ty, przez Jezusa w swej świątyni, jak szczęśliwy, dla kogo Ojcem jesteś Ty. Jak wielkim Zbawcą, Panie, Tyś, któż to
Miłości.
grzech zapłatę śmierci. Dla naszych niosłeś win. O Panie, uwielbienie wznosimy za to Ci. O Twej miłości pienia w słabości naszej brzmi. Lecz gdy zgromadzisz wolę swą własność wokół się, Baranku doskonale, tam wszyscy uczczą Cię. Boży Synu, obraz Ojca, w Tobie oglądamy czcią Bożą łaskę i wspaniałość Jego miłość dobrocną. Panie Władcą Tyś Wszechświata, który stworzył mocą swą i wciąż zachowujesz go, hymn dziękczynny do Cię zlata, wraz z tworzeniem sławim Cię i w podziwie kurzym się. Przez ten grzeszny świat kroczyłeś, z chwały Ojca zszedłszy w dół i oddanym Bogu byłeś, błogosławiąc ludzi w kół. Przybić Ciebie zezwoliłeś do przekleństwa drzewa Ty, jak baranek ofiarny, cicho i bez skarg znosiłeś męki te dla naszych win. Na pniu krzyża Boży pokonałeś triumfalnie moc szatana mocą swą. Mnóstwa świętych Cię pochwalnie teraz w pieśniach swoich czczą. Hołd należny Ci przyjmujesz, my radośnie wielbiąc Cię, do nich przyłączamy się. Z Ojcem swoim tam tronujesz, o Baranku Boży Ty. Godzien jesteś wiecznej czci. Wiecznie bądźże uwielbiony, boś ze śmierci zbawił nas. W Bogu Ojcze posiadamy teraz i na wieczny czas. Wielka to sprawiła łaska, słowo Twe nas odrodziło, dla naszego szczęścia On tam zostawił w niebie tron. Bożą chwałą i radością zajaśnia życie Twe, gdyś cierpi.
wszystko, cośmy zawinili, Ciebie obciążyło też. Ile za nas Ty cierpiałeś, ile przelewałeś łez. Przez Twą krew nas pojednałeś, Bożą chwałę darowałeś. Miłość
takim, jak jesteś. Miłości bez granic, Tyś hojną jest tak. Miłujesz nas, Zbawco, więc czegóż nam brak, żeś miłość Ty, więc w górze my będziemy niebawem wznosili Ci sławę. Grzesznych okazałeś, gdy za nas na Golgocie zmarł, jak wieleś nam uczynił Ty. My wielbiąc dzięki wznosim Ci. Cię wnet pieśnią nową.
biednych, jak byliśmy, i grzeszne godne kar, i grzeszne godne kar. Miłujesz nas, odziałeś nas zbawienia wiecznego szaty cny. Miłujesz nas i
grzechy nasze niósł na drzewie sam, któreż wróg potąpić się ośmieli. Głąb cierpienia.
godzienyś Ty. Znoś w cichości, co nasz Ojciec z nieba śle. Błogosławić wciąż bez końca On nam chce. Wszystko w planach Twych zawodzi i bez przerwy coś Ci szkodzi. On w miłości ćwiczy Cię, ufność miej. W tej miłości nie zawiedzie, chroni Cię. Czy mnie wyrwie, pytasz w biedzie, tak On wie. Więc gdy kręta ciemna droga, weź pociechy swego Boga. Większe serce Ojca wszak niż ból, strach. Nie krytykuj, nie narzekaj, gdy bój trwa. Wybawienia cicho czekaj, On je da. Jego myśli jest nieznana, dzisiaj ból, lecz radość z rana. Tak więc Jemu ufaj, wierz, łaski bierz. Wciąż daruje nowej mocy swoim Pan. Pokrzepienie wdzięcze w nocy daje sam. I cokolwiek by nie przyszło, pewny bądź On przejrzał wszystko. Zostaw żale gorzkie swe, ukurz się. Pełni tęsknot, lecz z radością pielgrzymują tam w ojcowski dom. Patrzą w górę, nań z ufnością, widząc łaskę, w niej bezpieczni są. Chytrość wroga nic im nie zabierze, ani ucisk, ni cierpienie czas. Też już nie zaszkodzą, Jezus strzeże, ręce Jego chronią w walce nas. Kto by bał się, kto narzekał i zaniechał tu swój bój i bieg, ten co winy niósł, umierał, On nas w górny dom przeniesie wnet. Z nami cel osiągnie Ojca progi, wnet radosny zabrzmi trąby zew. Tych, co śpią, obudzi Zbawca drogi, mnóstwo braci wzniosą chwały śpiew. Panie mój, Jezu mój, w Tobie już mam pokój swój. Tyś pociechą mą w podróży, żaden ucisk mnie nie znuży, ani troska, ani znów.
gdy wzbawiony swoich rządzie ujrzę Twoją świętą twarz, ujrzę Twoją świętą twarz. Co za los, błogi los, gdy usłyszę ja Twój głos, w niebie wszelki ból ustanie, tam wciąż będę z Tobą, Panie, i uwielbię Ciebie w głos, i uwielbię Ciebie w głos. Do Cię chodzę w każdej chwili, z Tobą, Jezu, gdy spoczniemy wraz. Błogość niebios nas poświęci, być w Ojczyźnie już po wieczny czas. Choć już Twoje imię też tu mamy, z tęsknych serc wołamy, Jezu, przyjdź. Tak przychodzą wnętrza, mówisz amen. Słodkie to jest, Jezu, Panie, przyjdź. Lud Twój słowi Ciebie, Panie, za słów Twoich darowanie, Twej nauki dobrej strój. Choć tu człowiek ciemność sieje, Twoje słowo nam jaśnieje, naprowadza na ślad Twój. Panie, Twoi Ci ufają, z tego siły nabierają, tej obczyzny przebnąć noc. Twoje słowo wzmacnia w wierze, nikt nam już go nie odbierze, w nim jest skryta nasza moc. Przez to słowo, co darujesz, nas ożywiasz i budujesz, aż sam przyjdziesz z niebios znów. Ty przebywasz nasze oczy, Twe przesłanie nas jednoczy w wiernej prawdzie Twoich słów. Spraw przez słowo coś w nas włożył, by duch owoc też pomnożył na ozdobę świętą w krzci. Posilenia chciej udzielić, każde serce rozweselić, dzięki i chwała Jezu Ci. Tu wiara i nadzieja wspiera nas w tym boju. Twe oko patrzy z góry, by wspomagać nas. Wytyczasz dla nas drogę, prowadzisz w pokoju. Już na dłużej żyjemy Twoją twarz. Już wnet ujrzymy Twoją twarz. Piękniś Ty, wdzięczniś Ty, kraju górny mój, ku Tobie rwie się serce me i tęsknych myśli rój. Wszak nie jest świat ojczyzną mą, choć wabi życia mój. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią,
nie dostrzegł ludzki wzrok, nie boją śmiertelnika duch, co swym zgotował Bóg, lecz nam objawił święty duch, co swym zgotował Bóg. Jezus lekarz nad lekarze wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doń i ty. Kogo dłoń dotknęła jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez niego krok kierował swój za nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju ci i siły, wiary i nadziei brak. Ach, to grzechy osłabiły duszę twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij go do swego serca i czerp życie z jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty. Jego pieczy powierz śmiało, wszystko o co troskę masz. Ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi lekarz ten cierpienia twe, wszystkie rany on zagoi, duszą siłę nową tchnie. Całe życie twe odnowi, tylko w nim ufanie złóż. Kogo bowiem on uzdrowi, ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Cokolwiek mam, wszystko sam Bóg mi dał, gdyż dzieckiem Bożym jam się w Tobie stał. O Panie Jezu, jak cieszę się, że zbłąkanego szukałeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Me serce bało, wieczno Ci chwała.
grzesznego mnie nie zbawił Ty. Serce radośnie ku Tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce bała, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Ubogi szedłem i sam przez ten świat, gdy promień łaski w moje serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie dłoń swą, odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce bała, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłuje. Małe ptaszki mają swoje gniazda, lisy chroni w jamach ciemny bór. Dziki zwierz bezpiecznie mieszka w lasach i w dolinach i na szczytach gór. Dziki zwierz bezpiecznie mieszka w lasach i w dolinach i na szczytach gór. Jezus nie miał gdzie by głowę skłonił, bo własnego dachu nie miał on. Ten, co ziemię i niebiosa stworzył, nic własnością nie nazywał swą. Ten, co ziemię i niebiosa stworzył, nic własnością nie nazywał swą. Wielkie tłumy wciąż go otaczały, bez wytchnienia niósł on ulgę im. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn. Czemuż my tak często się żalimy, że niejasne drogi życia są? Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą. Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą. Duszo, słuchaj cudnej wieści, Jezus zmarł za ciebie sam. Wszelkie grzechy, twe boleści zaniósł na krzyż, przybił tam. Dla naszego przewinienia na śmierć podał go sam Bóg, by nas synów potępienia za swą własność przyjąć mógł. Stąpił z nieba, by nas zbawić z więzów grzechu świata ćmy. I w
W ciężkich chwilach
Tobie ufa, Panie, wciąż nie będzie opuszczony. Tyś Bogiem, który czyni cud, radośnie ogłaszamy, więc Ciebie w chwilach troski prób ufnością obdarzamy. A gdy cierpliwość kończy się, nam siły odbierając, Ty w chwilach zwątpień pomoc lecz swą wszechmoc objawiając. Tyś Bogiem, który czyni cud, to chcemy wciąż powtarzać. To siłę daje w walce znów, by się z Twą wolą zgadzać. Tyś jest ten sam po wszystkie dni, tak amen Twoje słowo. Więc chwałę, Ojcze, wznosim Ci w Jezusie wciąż na nowo. Tyś, Panie, nasze winy star, na krzyżu Tyś się grzechem stał, poddałeś się cierpieniu. Dziś jesteś już w świątyni swej, któż jest Ci równy w sławie Twej, w odwiecznym Twym istnieniu. Ty jesteś dziś kapłanem swych i zastępujesz stale ich. Niebiosa wypełniłeś, od śmierci wiecznej wolni są, bo Ty kupiłeś ich swą krwią. Tam w górze tron zdobyłeś. Kto pojmie czyn miłości Twej, kto zgłębi wielkość łaski Tej i wierność okazaną. Anioły wciąż przy tronie Twym w podziwie wznoszą z nami hymn za miłość w Tobie daną. Wnet służbę swą wypełnisz Ty, pragnienia zaspokoisz, gdy powrócisz znów po swoich. Zabierzesz w górę własność swą, wprowadzisz w radość wieczną ją dla chwały czynów Twoich. O, dzięki Jezu, dzięki Ci, na łasce swej spotkałeś, poniosłeś nasze winy Ty.
jak drugą parą przedstawisz, już oczyszczone rzeczy wsze, z marności uwolnione swej, ku chwale dzieci Bożych. Stworzenie wszelkie wzdycha wszak i czeka z utęsknieniem, by z niego zdjął marności znak, dał z lęku uwolnienie. Twój duch z oblubienicą swą wołanie tęskne wyraża tu. Przyjdź, amen, Panie Jezu. Zwróć myśli serca, Panie, przez Ducha łaską swą, na lęk Twój i cierpienie. Zwróć na ofiarę Twą. Gdy Ciebie oskarżano i plwano Tobie w twarz, szydzono, biczowano, Tyś milczał, Panie nasz. I Bóg opuścił Ciebie, chciał przy nas bowiem stać. Złożyłeś śmierci siebie, by nam z niej wolność dać. Baranku, przyjmij chwałę, żeś niósł nasz ciężar win. Łaskawość okazałeś i swej miłości czyn. Kornie wysławiamy, Panie, wielkiej Twej miłości cud, żeś z najgłębszej toni grzechu nas wyciągnął z mocą wiódł, według woli łaski Bożej postawiłeś przed Nim nas, królestwem i kapłanami, myśmy już po wieczny czas. Cześć i dzięki Ci, Wybawco, że z tak grzechem dla nas się, że w cierpieniach wykonałeś kości Bożej dzieło swe. Miłość Jego wyjawiłeś i majestat w pełnej czci, że w ofierze się złożyłeś, bądź Baranku usławiony.
Spójrzcie, widzieć chcemy dom, cel to przez nas upragniony. O, gdy po skończeniu dni uwielbieni tam staniemy, odzwierciedlać my będziemy, Panie, tylko chwałę Twą. Nie wystarczy wieczność, Boże, by Ci godną chwałę wznieść. Niech Twa cześć już tu się mnoży, zajmie myśl i serca treść. O nas Własca swej myślałeś, nim ten świat początek ma. Nas miłości pilnowałeś, odkąd ziemia nosi tak. Ale blask Twej łaskawości najpromienniej zajaśniał, gdyś Ty Syna swej miłości za grzeszników na śmierć dał. Czy dać nam coś wyższego, może miłość większą być? Czyż nie mamy życia swego Tobie całkiem cześć i sławę Ci wznosimy, hołd i dzięki w każdy czas. Godniej tam Cię uwielbimy, chwale wiecznej.
do ostu może miłość łaskę Twą i moc, gdy byliśmy grzesznikami, co najmilsze toś nam dał, gdy byliśmy Ci wrogami. Synowi, tam będzie miłość.
jednak wciąż miłuję i omył swoje grzechy od grzechów nas i królewskim rodem i kapłanami on uczy. Biedna cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż do serca się jego rwie krzyk, czemu o zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Dzień hańby zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też.